Kaszebe. W Gdańsku słychać nas na 92.3 i 3 oraz 106.1 FM. Słuchaj nas również online na Radio Kaszebe. Najbliższe kilka minut poświęcimy nowemu i jakże ważnemu projektowi IPN programie Straty.pl, którego celem jest przywrócenie pamięci o ofiarach II wojny światowej. Dowiemy się również, jak każdy z nas w roli wolontariusza może przyczynić się do dokumentowania strat wojennych. Naszym gościem jest pan Artur Chomicz, asystent prasowy oddziałowego biura edukacji narodowej IPN w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Włączę sobie mikrofon. Dzień dobry. Panie Arturze, z naszymi słuchaczami od godziny 6 rozmawiamy sobie. A właściwie to znaczy, my do nich mówimy, a oni nam odpisują w takiej formie, gdyby był rower, nieważne, elektryczny, taki zwykły, gdzie by pan uciekł? No, ja zdecydowanie wybieram rower szosowy, bo jestem aktywnym tutaj kolarzem romantycznym, jak ja to nazywam. że na, na szosie, gdziebym uciekł. To różne miejsca, w które sobie jeżdżę, ale najczęściej to są okolice Wyspy Sołyszeskiej, Świbna. Tamte rejony? Tak, tak, tak. A to. czy to prawda, że rowerem szosowym to tylko po szosie się jeździ, nie po, nie po ścieżkach rowerowych? Po ścieżkach rowerowych też, też oczywiście, oczywi, jak Czyli najbardziej. Czy oszukał się? nie oszukał ten kolarz wtedy? Mm, Moim zdaniem trzeba, bo rowerzystów też obowiązują przepisy, więc jeżeli jest ścieżka. Nie ma na drodze, to można jechać jak najbardziej ścieżką. to jest I trzeba, jest to wskazane oczywiście. Ileś oszukał rowerzystę i powiedział, że on ma rower szosowy i tylko po szosie można iść. A obok ścieżka rowerowa. Też się spotkałem z takimi argumentami, ale to szosy to nie wyklucza. Jak najbardziej ścieżka rowerowa też się za takiego roweru. Ja pytanie wtedy mógłbym zadać. A czy rowerem górskim tylko w górach? Dokładnie. Ale tutaj Rowerem miejskim, czy tylko w mieście? Ty tak odważnie, odważnie mówisz, ale to może był pan Artur na tym szosowym rowerze? Nie. Ja staram się szanować przepisy. Widzisz? Takich gości zapraszamy. Do tak, studia. jest. <gry> tak, <gry> tak. Takich gości lubimy. Panie Na dużo. hahaha, ale jednak nie hahaha, ha, ha, bo poważny, poważny temat. Tak, dajdziemy. tak, tak. Na czym polega główny cel programu Straty.pl i jakie wyzwania napotyka IPN w realizacji tego projektu? E, tak, jest to dla nas bardzo istotny program, kampania społeczna dotycząca projektu Straty.pl, którego celem jest przede wszystkim zebranie nazwisk, imion nazwisk osób, który, obywateli II Rzeczpospolitej, które były represjonowane, dotknęły ich zbrodnie niemieckie w okresie II wojny światowej, czy to wywózki, na przykład na roboty przymusowe, czy to po prostu zamordowanie, czy to w obozach koncentracyjnych, czy w innych miejscach, chociażby tutaj na Pomorzu, zbrodnia pomorska. Staram się to dokumentować tak, żeby każdy w miarę możliwości miał swoje imię i nazwisko i w tej bazie straty.pl widniał, żebyśmy mogli go wyszukać. To też jest praca na przyszłość, którą mogły też skorzystać przyszłe pokolenia, nie tylko historyków, badaczy, ale też każdy z nas wyszukać na przykład swoich bliskich i tak dalej, bo my czasami mamy historię w swoich rodzinach, o których nie wiemy. Niektórzy się interesują historią swoich rodzin, do czego zachęcam i można właśnie w takiej bazie straty.pl znaleźć informacje na przykład o członku swojej rodziny, gdzie został na przykład zamordowany, jaką pełnił funkcję czasie wojny, czy czym się zajmował po prostu zawodowo, czy był na przykład nauczycielem, żołnierzem, policjantem i tak dalej. Te wszelkie rzeczy w tej bazie się znajdują i każdy może z nich skorzystać, to jest jedna rzecz, ale każdy może też do niej yy, dodać swoje wpisy. A skąd, w ogóle, skąd w ogóle pomysł na taką nazwę? Straty.pl, kontrowersyjna trochę. Ta nazwa, tak, ta nazwa powstała już bardzo dawno temu, bo to jest rok 2006, gdyż ten projekt został zainicjowany przez Instytut Pamięci Narodowej, przez Ministerstwo Kultury, a także za ośrodek Karta. Od 2021 roku już stricte jest on prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej. Tak, Straty.pl, nazwa może kontrowersyjna, no ale... Chodziło o to, żeby była krótka i dosadna, mówiąca o tych stratach i osobowych i nie tylko dotyczących właśnie II wojny światowej, tych zbrodni, które tutaj Niemcy dokonali w okupowanej Polsce. Czy mówimy tutaj właśnie wyłącznie o ofiarach śmiertelnych czy także o innych stratach ludzkich i materialnych, bo no, do... Tak, tutaj ta y, y, baza dotyczy przede wszystkim kwestii osobowych, niematerialnych, ale nie dotyczy tylko osób, które zostały zamordowane, ale osób, które były w jakikolwiek represjonowane. Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, są to na przykład wywózki, bo są osoby, które powróciły z tych robót przymusowych na przykład, czy są to na przykład przesiedlenia, jak to miało miejsce w Gdyni w 1939 roku, prawda? Więc to są różnego rodzaju represje, które Niemcy, Niemcy stosowali wobec polskiego społeczeństwa w okresie okupacji. Hmm, czy to są takie kategorie tych strat wojennych dokumentowanych na stronie? Tak, mamy, mamy różne kategorie. Kategorie, mamy osoby cywilne, wojskowi, e, więźniowie polityczni, więźniowie obozów koncentracyjnych. Mamy różne podkategorie, które są na tej stronie dostępne i w ten sposób możemy sobie szukać różnego rodzaju informacji o danej osobie. Czy już widzicie, że sporo do Was osób pisze, wysyła informacje, dzwoni i mówi, tak, e, chciałbym powiedzieć o tej osobie czy o tej. Ona zaginęła, ona stracona. I zdarzało z... się. Na przykład we wrześniu miałem sytuację następującą, że ktoś tam do mnie napisał na służbowy telefon na WhatsAppie, dostałem informację właśnie ktoś mi zrobił screen z tej bazy, że tutaj znalazł dziadka i co ma dalej zrobić. Bo też trzeba odróżnić jedną rzecz, że baza straty.pl to nie jest, wyszukuje mi nazwisko, pokazuje dane, ale tam nie pobiera się żadnych dokumentów, tak? bo jeżeli chcemy szukać dokumentów, to od tego są nasze archiwa, to jest zupełnie inna rzecz, a tutaj to jest baza czysto informacyjna, która też wskazuje, gdzie tych dokumentów można szukać, ale tam ich po prostu nie pobierzemy, nie znajdziemy. A teraz chcemy po prostu z tą kampanią ruszyć bardziej, żeby właśnie zaangażować wolontariuszy do pomocy, gdyż zależy nam na tym, żeby jak najszerzej dotrzeć do społeczeństwa z tą kampanią informacyjną, która niedługo się rozpocznie i będzie trwała no nie dzień, dwa, tylko przez dłuższy okres czasu. Wspomniał pan o wolontariuszach tego programu, to jakie konkretne zadania czekają na osoby, które zdecydują się dołączyć i tak naprawdę kto może zostać takim wolontariuszem? Tak, jeżeli ktoś chce zostać wolontariuszem projektu Straty.pl, do czego serdecznie zachęcam, trzeba mieć ukończone 18 lat i wypełnić formularz, który jest zamieszczony na naszych stronach internetowych, czyli www.gdańsk.ipn.gov.pl. Taki wypełniony prosty formularz trzeba przesłać na adres mailowy gdańsk.straty.iow.pl i potem my się kontaktujemy z taką osobą i informujemy, co będziemy robić. Przede wszystkim jest to wyjście do ludzi, tak? czyli materiały, ulotki i tak dalej, gdzie chcemy to robić. My też zapewniamy szkolenia dotyczące tego projektu, szkolenia oczywiście merytoryczne, każdy otrzyma zaświadczenie o udziale w takim projekcie i myślę, że to jest ważna rola też takich osób, społeczników, którzy interesują się historią, którzy mam, mogą nam po prostu pomóc i przyczynić się do tego, że pamięć o osobach przetrwa to jest bardzo bardzo ważne, bo to jest istotna rola państwa polskiego czyli instytutu pamięci narodowej, ale też nas po prostu zwykłych obywateli, którzy mogą w tym po prostu pomóc, do czego serdecznie zachęcamy. Mhm. Ci wolontariusze oprócz tego, że muszą mieć ukończone 18 rok życia, wymagane są jakieś szczególne umiejętności lub przygotowania, bo oni będą współpracować z IPN-em. Mhm. No i jak ta współpraca będzie wyglądać? W ogóle? Tak. Jeśli chodzi o tutaj umiejętności, to nimi tu specjalnych wymagań nie mamy. Chodzi nam po prostu o chęci do pomocy. Jeśli chodzi o kwestie szkolenia, to my takie. Szkolenie zapewniamy. Tak jak powiedziałem, po kontakcie z nami my przekazujemy wszelkie informacje dotyczące szkolenia, na czym projekt polega, jaka miała być rola tej osoby. Oczywiście jest to wszystko do dogadania, jeśli chodzi o kwestię współpracy. I, I działamy. Szeroko mamy nadzieję, że ta, ta kampania przyniesie, no bo to jest kampania społeczna dla nas bardzo istotna, która przyniesie odpowiednie skutki i ta baza, która już ma w tej chwili 5 milionów, ponad 5 milionów wpisów, ona się jeszcze bardziej poszerzy. To znaczy, jak, co taki wolontariusz będzie robił? Będzie chodził do szkoły, będzie informował o tym mniej więcej takie zadania? Na przykład tak, to mogą być placówki szkolne, to mogą być placówki kulturalne, to mogą być oczywiście też przestrzeń publiczna, więc wszelkie miejsca, gdzie my możemy z taką informacją dotrzeć. Czy też podczas jakichś różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, czy nawet imprez sportowych i tak dalej, chcemy docierać do jak najszerszego grona, I tak jak Pan wspomniał, placów, oczywiście placówki edukacyjne, szkoły, miejsca kultury, domy kultury, teatry, kina czy różne miejsca po prostu, gdzie jest więcej ludzi, możemy znaleźć, jak najbardziej wchodzą w grę. A czy wolontariusze będą mieli dostęp do takich specjalnych zasobów archiwalnych baz w celu weryfikacji informacji? Tutaj już w tej, w tej kwestii pomocą będą służyli nasi pracownicy w każdym oddziale, w każdej jednostce IPN są do tego wyznaczone osoby. Które, które pracują w pionie archiwalnym, które będą takim osobom pomagały weryfikować różnego rodzaju informacje. No bo wiadomo, że nie możemy też pewnej rzeczy wpisywać na ślepo, one są weryfikowane. Tak samo każdy z Państwa, jeżeli dzisiaj by chciał taką bazę straty straty.pl uzupełnić, może to zrobić, bo tam jest odpowiedni formularz, uzupełni tabelę, tam wpisuje się odpowiednie dane, które są przez nas weryfikowane i potem się otrzymuje informację, że dana informacja, dana osoba w tej bazie się znajduje. Mhm. Wiemy o tym, tak jak pan wspomniał przed chwilą, jeżeli już rekrutujecie tych wolontariuszy, no to oni różnego rodzaju formy wsparcia, szkolenia, że tak powiem, czy też narzędzia zosta no zostaną nimi wyposażeni, aby efektywnie re realizować swoje zadania. Ja bym chciał natomiast powrócić i zapytać o stronę straty.pl, bo ona ma charakter otwarty, z tego co wiemy. Tak. Jakie informacje mogą tam dodawać użytkownicy? W jaki sposób na przykład odbywa się weryfikacja wprowadzonych danych? Bo o tej weryfikacji pan przed chwilą powiedział. Tak. Tak, jest zakładka do, dotycząca dodania do, do danych. Tam się wykazuje taki duży formularz, jest wiele danych, które można uzupełnić. Oczywiście podstawowe dane, imię, nazwisko, data urodzenia, data śmierci, jeżeli znamy zawód, jaki dana osoba wykonywała imię ojca moje, moje, mamy to jest. Proces. To są rzeczy, które pozwalają te rzeczy szybciej nam zweryfikować. I tak jak powiedziałem, jest osoby, są to osoby odpowiedzialne w Centralnym Instytutu Pamięci Narodowej, które zarządzają tą stroną i od strony merytorycznej za nią odpowiadają i one te informacje weryfikują. I wtedy, jeżeli ta weryfikacja jest faktycznie fakty się zgadzają, że ta osoba była represjonowana, do, do podstawowe rzeczy się zgadzają, to takie, taka data jest wprowadzona, tak rekord jest wprowadzony do naszej bazy straty PL, on już widnieje. To jeszcze przypomnij, panie Arturze, ile w tej chwili macie osób w bazie? Ponad 5,5 miliona w tej chwili to jest dużo? Myślę, że to jest dobry wynik, ale staramy się, żeby był jeszcze lepszy. Bo tak jak powiedziałem, naszym obowiązkiem jest to, żeby te osoby, które możemy zmieniać nazwiska nazwać, wpisać do tej bazy, żeby one się tam pojawiły, żeby chociaż w ten sposób też zapewnić im pamięć, bo jak wiemy, chcielibyśmy tych wszystkich osoby też pochować, prawda, bo jesteśmy już 85 lat po zakończeniu wojny, mieliśmy przykład w Chojnicach, gdzie mieliśmy duży pogrzeb ofiarem zbrodni niemieckich z 1939 i też 1945 roku. Lasy Piaśnickie. Lasy Piaśnickie, dokładnie. Szpęgawsk, prawda, tutaj nasze podwórko pomorskie, zbrodnia pomorska, Mniszek, Paterek, yy, czy ten ostatnio też Pelplin, okolice też yy, z jesieni zbrodnia, więc tego jest bardzo tych miejsc jest bardzo dużo. A na ile osób liczycie, ile w tej bazie powinno się znaleźć? Tych straconych oczywiście. Mm. Nie mam jakiegoś założonego sufitu, że taka liczba nas zadowoli im więcej, tym lepiej. Także tutaj nie, ona nie ma jakichś ograniczeń. Zależy na tym, żeby tych osób było jak najwięcej. Więc każdy dodatkowy wpis będzie nas, jeżeli mogę tak powiedzieć, zadowalał. Ja w międzyczasie weszłam na stronę straty.pl. Drodzy Państwo, to jest właśnie ta strona. I w bazie zebrano informacje o 5 565 892 osoby, ofiary i osoby represjonowane. Na przykład to jest taka liczba. Poznaj losy swoich bliskich ofiar niemieckich zbrodni. Szukaj informacji w bazie. Informacja o obywatelach polskich zamordowanych i represjonowanych pod okupacją niemiecką 1969 1945 Straty.pl to właśnie ta strona. O tak, potrzebna? Zdecydowanie no zachęcamy do tego, żeby żeby tą stronę odwiedzać. Jest, jest potrzebna, bo my musimy te rzeczy dokumentować też dla przyszłych pokoleń, bo proszę zauważyć, że to zainteresowanie historią zmniejsza się, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Oczywiście ja tutaj nie są różne tego przyczyny, więc ja nie obwiniam tutaj samego młodego pokolenia, bo też należy sobie zadać pytanie, co my robimy dla nich, żeby oni się tą historią zainteresowali. Więc mam na też nadzieję, że będzie od odzew wśród młodych ludzi i może ktoś poprzez nawet ten projekt czy zaangażowanie zainteresuje się trochę historią własnej rodziny i odnajdzie jakieś ciekawe historie, które go zainspirują do Właśnie. tego, losem, żeby się tym losem losem babci, Dokładnie. Panie Arturze, na koniec jakie są najbliższe plany rozwoju strony programu? Czy planowane macie jakieś nowe funkcje, które usprawnią na przykład współpracę? Z wolontari wolontariuszami tak. lub na przykład poszerzą zakres dostępnych danych. My ruszymy z tym programem tak oficjalnie już niedługo, na koniec października, ale o szczegółach jeszcze nie mogę mówić. Natomiast będziemy o tym na pewno informować i będziecie Państwo o tym projekcie jeszcze słyszeli i na pewno będzie on widoczny w przestrzeni publicznej w różnych formach. Także ja jeszcze raz zachęcam do tego, żeby tą stronę odwiedzić i kto z Państwa może, zachęcam słuchaczy, żeby do bazy zajrzeć i może po prostu ją uzupełnić, do czego serdecznie Państwa zachęcam. Wiem, ale nie powiem. Tak, A no tym... już mamy końcówkę października. No tak, ale tutaj szefostwo mnie słyszy, więc muszę... To, być jeszcze nie, to jeszcze nie ten czas. Jeszcze nie ten czas, ale już, już niedługo, także na pewno kwestia tygodnia i wszystko, wszystkie szczegóły będziemy dokładnie przedstawiać. Myślę, że, że powie. <noise> a ja, a ja, a. Że jednak ciśniesz, ciśniesz. Panie Wtórze, gdzie się kontaktować? Jak się kontaktować z wami? Tak, no jest, po, jest kontakt, kontakt telefoniczny do naszego archiwum, dostępny na naszych stronach, ale przede wszystkim polecam kontakt mailowy. Powtórzę jeszcze raz ten adres mailowy: gdańsk.straty.ipn.gov.pl. Polecam ten adres. I nawet dzisiaj można pisać, pomimo że ze świąt nie typowych obchodzimy dzisiaj dzień bez maila. Tak, od nawet, u nas nawet dzisiaj mail będzie funkcjonował, także, także, także zapraszam. Artur Chomicz, asystent prasowy oddziałowego biura edukacji narodowej IPN w Gdańsku był naszym i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję Państwu serdecznie za zaproszenie. Dobrego dnia życzę. Radio Muzyka